Cześć. Dzisiaj taki odcinek dla naszej własnej przyjemności, bo akurat na tej wycieczce, jak był czas na przyrodę, to Agnieszka była chora i ja się szwendałem sam po miejscach takich, że nie byłem w stanie sam nagrywać. Więc pójdziemy w jedno z moich ulubionych miejsc. To jest maleńki fragment lasu wzdłuż strumienia, do którego jest bardzo dobry dostęp i jest naprawdę bardzo fajnym miejscem przyrodniczo. Tak z tego, co tu można spotkać, co ja tu widywałem o tej porze roku. Widywałem na przykład ptychozuny albo ptychozony leonotrup. To są takie szybujące gekony. Widywałem trwożnicę waglera. Widywałem kilka różnych gatunków dendrolapsów, czyli czegoś, co po angielsku nazywa się brązbek. Na pewno będą zielone ołówki, czyli węże z rodzaju hajtula. Jest tu kilka całkiem rzadkich gatunków żab, można spotkać czasami. Można tu spotkać endemicznego gekona z wyspy Phuket, więc już wiecie, że jesteśmy na wyspie Phuket. I drugiego nieendemicznego gekona, który żyje sobie z kolei na głazach w strumieniach. I całą masę jeszcze innych stworzeń, m.in. owadów, wijów i tego typu rzeczy, skorpiony są. Także wycieczka na pewno będzie ciekawa. Dajemy sobie ile? Godzinę? Godzinę. Agnieszka kiwa głową. Dajemy sobie godzinę, będziemy łazić ścieżką, taką mega dostępną. Znowu kolejny odcinek z serii, namawiam Was do oglądania przyrody. Więc chodzimy w mega dostępnych miejscach, ubitym traktem, maleńkim kawałeczku lasu tak naprawdę, wzdłuż strumyka i zobaczycie, że można naprawdę super mega stworzenia spotkać w taki sposób. Idziemy? Idziemy. Pełno w lesie lata termitów skrzydlatych. One za chwilę potracą skrzydła i będą uprawiać gody na ziemi. Już zresztą widzieliśmy kilka sztuk. Dobra, jest pierwszy wąż, słuchajcie. Spróbujemy zoomować kamerę, bo on jest na samym szczycie drzewa. Samica trwożnicy waglera, tam na samej górze. Widać jej brzuch. I ona tak naprawdę na tym drzewie żeruje regularnie. Już rok temu ją tutaj widywałem, na tym drzewie, tam wysoko. Znajomy opowiadał, że widział kiedyś, jak polowały na nietoperze w koronach drzew. Mówi, że czekał godzinę, żeby zrobić zdjęcie, jak ona upoluje tego nietoperza i mu się nie udało, ale jak wrócił rano, to wąż miał takie dwie buły, takie kanciaste, wystające w dwóch miejscach na ciele, więc w którymś momencie mu się udało w końcu. Sobie przygaszę trochę światełko. A tu koleżanko. Już wam kiedyś pokazywaliśmy tak zwanego bullfroga. Jest bardzo fajna z tymi pasami tutaj. Dość powszechnie występują. Chyba najczęściej rozjeżdżane żaby na Phukecie. Jak będziemy wychodzić, to ja się jeszcze zatrzymam. Tam jest taki zbiornik. Mikrofon tego nie zbierze, ale my to cały czas słyszymy. One się teraz tam akurat mnożą w tym zbiorniku. I non-stop słychać samce, jak burczą. Obiecany żaba byk. To, co teraz słychać za mną, co się wydobywa z tamtej dziury w ziemi, to są właśnie śpiewy godowe samca. Ja sobie wypnę teraz mikrofon i zbliżę go trochę bardziej do dziury, żebyście wyraźnie usłyszeli, jak to brzmi. Znaleźliśmy następnego węża. Agnieszka znalazła. Widzę go. Jest, dobra. Ale numer. Otóż. To jest rzeczywiście ten cały Bridle Snake, o którym kiedyś myślałem, że się nazywa Bridle Snake i że nazwa pochodzi od słowa bride, czyli panna młoda. A w rzeczywistości pochodzi od słowa bridle, czyli lejce, co dużo wyjaśnia, jak się patrzy na jego budowę ciała.
Ale co jest naprawdę ciekawe na temat tego konkretnie, to jest to, że ogólnie rzecz biorąc to jest Dryocalamus subanulatus. Czyli Malayan Brittle Snake. Powiedziałem, że polskiej nazwy w ogóle nie ma, bo to jest takie mało znany gatunek. I w większości miejsc piszą, on w większości przypadków wygląda tak jak ten, czyli ma takie poprzeczne prążki, plamy, nazwijmy to, nie? Ale można też spotkać formę, która jest pasiasta wzdłuż. W odróżnieniu od tego tutaj. I co ciekawe, na Phukecie do tej pory nigdy nie widziałem tej takiej najpopularniejszej formy. Wszędzie piszą, że ta pasiasta wzdłuż jest rzadko spotykana. Natomiast na Phukecie nigdy nie widziałem tej akurat formy w poprzek prążkowanej. I to jest pierwszy, jakiego tutaj takiego widzę. Coś mi wlazło do rękawa. Pewnie to co wróba. Pewnie termit, no. A jak? O, tu jest. No. Mnie też atakują wszystkich stron. Chyba siedziały na tym drzewie, na którym wąż był. No one wszędzie siedzą. O, jest ołówek. Ja się tak ucieszyłem, bo przed chwilą mówiliśmy właśnie, że jeszcze nie widzieliśmy ani jednego ołówka i że jakiś kataklizm musiał nastąpić. Tak więc, o, jest! A Haitula prasina. Szary? No to jest malutki osobnik, młodziutki. I ciekawostka właśnie, a propos. Wszystkie młode, tej wielkości mniejsze, zawsze są takie albo szare, albo szaro-żółtawe. Ten jest taki szaro-żółty, powiedzmy, taki lekko beżowy. I one wszystkie w tym wieku są takie, od takiego popielatego po taki lekko żółtawy, szary. Natomiast wszystkie węże, jakie widzieliśmy, powiedzmy, w okolicy metra długości i większe, czyli wszystkie dorosłe węże, są zawsze zielone. I wychodzi nam na to, że jest całkiem prawdopodobne, że one zmieniają barwę z wiekiem, o czym nikt nigdzie nie pisze. I co jest jeszcze ciekawsze, może być tak, że tylko te tutaj na przykład na południu zmieniają barwę z wiekiem, a te na północy, na przykład w Wietnamie, już nie. To są tak pospolicie występujące węże, że nikt ich tak naprawdę nie bada i do końca właściwie nie wiadomo, jak to z nimi jest. On by najchętniej poszedł spać na mojej ręce, widzę. No idąc w tamtą stronę, przeszliśmy obok niej w odległości pół metra i jej nie widzieliśmy. To jest fajne, jak się chodzi po dżungli, zawsze idąc i wracając tą samą drogą, mimo wszystko znajduje się inne zwierzęta. Raz, że one się przemieszczają, a dwa, że człowiek mimo wszystko pod różnym kątem widzi inne rzeczy. I jednak nie jesteśmy idealni i przegapiamy mnóstwo tak naprawdę. O, teraz to jest pająk. Są dwa te gatunki tych wiekonów tutaj. Jeden występuje na kamieniach w strumieniu, a drugi endemiczny, tutaj stąd. Występuje na drzewach, na lianach, na starych pniach, w okolicy tego strumienia tutaj. To miejsce tutaj to jest prawdopodobnie jedyne, o ile pamiętam, to jest jedyne miejsce, gdzie widywaliśmy tego gekona. W każdym razie poza wyspą Phuket tego gekona nigdzie nie spotkacie.
Jakby ten ogon odwinął, to bym mógł mu się przyjrzeć, a tak to, kurczę, nie wiem. Ale chyba samiec jednak, nawet z budowy tak patrząc. Samce są smuklejsze, są takie raczej wąskie, długie, natomiast samica jest taka kurpulentna, taka gruba klucha. Problem polega na tym, że młoda samica wygląda prawie identycznie jak samiec. Różnica polega na tym, że samiec na grzbiecie ma te cętki takie brązowo-białe, czerwono-białe, a samica ma takie małe kreseczki, które z wiekiem się wydłużają. Ona potem całkowicie zmienia kolor. Samiec zostaje taki zielony w te cętki, a samica całkowicie zmienia kolor. Jest dwukrotnie dłuższa. Jest dwa razy grubsza od mojego kciuka. Dużo więcej niż dwa razy grubsza niż mój kciuk. Jest taka ciężka, masywna, ma wielką głowę i jest czarno-żółta. Jest kompletnie inna. Ta samica, którą widzieliśmy na drzewie, ona była dwa razy większa od niego. Widzieliście, z jakiej odległości dało się ją zobaczyć na tym drzewie. Gdzie to jest fajne, on może mnie nawet nie widzieć. Ma z przodu pyska te jamki wrażliwe na podczerwień, takie przedłużenie oka, że tak powiem, i widzi w podczerwieni, widzi to, co jest ciepłe, więc dla niego ja jestem taką ogromną plamą ciepła. Na razie nie robię mu krzywdy, więc on też nie robi krzywdy mi, ale zobacz, jak wodzi wzrokiem za mną. One są bardzo, bardzo fotogeniczne, są bardzo nieruchliwe, bardzo spokojne, ma taką cienką szyję, taki dość masywny tułów. Taką klasycznie trójkątną głowę z tymi oczami, z pionowymi źrenicami. To jest taki klasyczny smok z bajki. Brakuje mu tylko tych krótkich nóżek i będzie wyglądał jak chiński smok. Chyba najfajniejszy wąż, jakiego można znaleźć na Phuketie tak naprawdę.